witam Was serdecznie wszystkich w nowym roku i dzisiaj z tej okazji pokażę Wam kolejną obronę i będzie to odchylenie. Także oglądajcie uważnie, zapraszam. Na przykład na przez prosty, hop, tak, to samo na prawy, hop, na przez na przykład podbródkowy, jak jesteśmy blisko, hop, hop, tak. Może przyczy się też jak jest jakiś tam cios sierpowy, ale głównie stosujemy, powiedzmy, jeśli chodzi o odchylenie na przez proste i w półdystansie podbródkowy. Dokładnie, identycznie to wygląda, czy to jest atak lewą ręką, prawą, czy przed podbródkową. Tak, więc tam dosyć dokładnie muszę przeanalizować, zobaczyć, o co chodzi. Teraz, co jest bardzo ważne w odchyleniu, żeby wykonać je dobrze, żebyśmy nie mieli tutaj żadnego kwasu. Pierwsza rzecz, jak on uderza, zobaczcie sobie, jak ja odchylę głowę o tak, to narażam się na to, że jak on zrobi coś innego, jak będę wracał ręką, hop, to mogę dostać. No to akurat przykład. Zawsze odchodzę z łapami. Generalnie to ja bym chciał zrobić podwójną gardę, popatrzę sobie. Jak trzymam ręce w gardzie, robię odchylenie, hop, zamykam się. No w razie czego, cokolwiek by się mogło nie wydarzyć. To jest takie moje bezpieczeństwo, tak? Jeszcze raz, popatrzcie. O. Tak, nawet zobaczcie, nawet jak spóźnię się, to mam te ręce z przodu, przed głową. Tak? A jakbym się spóźnił, to dostanę dziur. Dobra? Kolejny aspekt jest taki, że jak on uderzy, hop, i ja usiądę na tej nodze, tak jak teraz, i on zaatakuje dalej. Widać? To ja nie mam możliwości obrony. Tak, za chwilę zacznę tu się kłaść, ale jestem na tej nodze i to w zasadzie jest po jabłkach. Więc unik musi być precyzyjny. W tym sensie, że robię szybko obronę i wracam. Tak? Jeśli jest ponowienie jego ataku, to wtedy muszę zastosować jakąś inną obronę. Dlatego najczęściej jak przeciwnik bije w serii, to wybieram sobie, kiedy robię unik. Nie robię na każdy cios, bo to jest niemożliwe. Tak? Bardzo często stosowany jest unik, jak jest dużo ciosów, to tam ciosy proste się człowiek zasłania, zbija, ale jak idzie prawy prosty, kiedy wiemy, że może być to bardzo mocna technika, to żeby jej nie przyjmować, to już nie robię unik. Tak?